teraz to, co chcę wam przekazać, to jest mój tytuł. Insulina to, co wam chcę wam przekazać, to jest przede wszystkim: cukrzyca jest uleczalna, czyli cukrzyca okiem X. A tak naprawdę to chcę wam przekazać, że insulinooporność jest uleczalna. Czyli mogę tak zmienić swoje życie, że nie tylko znika przyczyna, insulinooporność, ale znika również objaw tego, czyli nadmiar cukru we krwi. I żeby to osiągnąć, to wystarczy zmienić tryb życia. Życia, jedzenia, podejścia do jedzenia, podejścia do siebie. Wystarczy zmiana właściwa dla człowieka. Najprostszy sposób: bezludna wyspa. A skoro to nie jest możliwe, to nie znaczy, że jak cię nie stać na bezludną wyspę, to że cię nie stać na jedzenie. Jeżeli nadal będziesz jadł gówno, a będziesz chciał pachnieć pomarańczami, jest to mało prawdopodobne. I dlatego informuję, jeżeli nadal będziesz pakował w siebie to, co dla ciebie jest w tej chwili zabójcze, bo twoja wątroba nie jest w stanie dać sobie rady z tym, co ją ładujesz w nią. Bo wątroba u zdrowego człowieka jest w stanie w ciągu doby zneutralizować, zamienić 50 gramów w ciągu doby fruktozy na glukozę, która jest dobra dla komórek. Większej ilości nie jest w stanie i ta większa ilość fruktozy zostaje odkładana albo w formie tłuszczu, albo co gorsza, może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś ma cukrzycę, a tłuszcz mu się nie odkłada. To znaczy, ma nadmiar cukru, a mu się cukier nie odkłada w formie tłuszczu. I to jest prosta autostrada do Alzheimera, ponieważ wtedy następują zmiany w komórkach nerwowych. Jeżeli komuś się ten tłuszcz nie odkłada, a jest zalany fruktozą, to jest prosta droga również do udaru mózgu. To jest prosta droga do choroby wieńcowej, do zawału, do wielu innych chorób, chociażby układu naczyń krwionośnych, co powoduje martwicę stopa. I informuję, każdy cukrzyk jest w stanie wyjść z cukrzycy pod warunkiem, że mu jeszcze tej stopy nie amputowali, że jeszcze nie ma zawału, że jeszcze, bo zmiany po amputowaniu medycyna nie potrafi dorobić stopy. Układ immunologiczny nie odbuduje stopy. I niektórych również zmian w komórkach nerwowych mózgu nie jest w stanie cofnąć. A w oczach? Zależy w czyich. W moich oczach uważam, że jest to jeszcze jest to. Jeżeli moja ciotka już prawie nie widzi, ma cukrzycę i prawie nie widzi. Ale ona ma może coś innego w tych oczach, bo na to, że ma cukrzycę, to może mieć jeszcze Zaćmę może być. No, to jest jaskrą może. Jaskrę. I to, co mówisz, to jest jasne, że ona nie ma problemu z cukrzycą, tylko ma z jaskrą. No, a jaskra jest bez powodu. No, po prostu tak ją los pokarał tą jaskrą, ale nie cukrzycą. No, ale jeżeli mówimy, że przy cukrzycy
oczy siadają, prawda, że jest to jeden z szybkich oczu. Kochany, żeby tylko oczy, ja chcę ci powiedzieć, że jeszcze góry penis siada. Jak siądzie penis, kuźwa. To tylko wisi już nawet, no. No. Też, to też. I teraz, no, jeżeli chciałbyś, jeżeli chciałbyś przywrócić ciotce funkcjonalność penisa, to jest właśnie to, że jakbyś ciotce chciał przywrócić penisem funkcjonalność, powiem ci, że w tym kraju jest to niemoralne, no. Ale jest możliwe, że jak to spróbujesz, to wzrok i na chwilę wróci. I, kochani, wyszedłem z cukrzycy. Czemu? Dlatego, że mnie brakowało przede wszystkim informacji, czy to jest możliwe. Drugie, brakowało mi informacji, jak mam to zrobić, czyli co mam jeść, jak często mam jeść, co mam jeść to, co nie zawiera węglowodanów. Mam jeść możliwie mało białek, możliwie dużo tłuszczu. No bo coś w końcu, mój organizm będzie się czegoś domagał. Bo jak nic nie jem, to wcale nie jest dobre. Wcale nie jest dobre. I teraz najlepszym sposobem na to, to co jest jeść? Warzywa. A ponieważ... Bez glifosatu. Słucham? Bez glifosatu. Możliwe. Bez randu. I teraz nie jest to możliwe, we współczesnym świecie nie jest to możliwe, gdyż chociażby ostatnia partia jabłek wysłana do Chin, co z grójca została zwrócona, bo zawierała glifosat. Czemu zawiera glifosat? Bo on jest wszędzie. Bo on jest wszędzie. Mimo, że, nie, że, mimo, że te sady nie miały do czynienia z żadnym glifosatem, on jest w tej chwili wszędzie. I to nie jest... Woda gruntowa. Wszędzie jest w tej chwili glifosat. Ten glifosat jest również podobnie jak co się stało z tym z ołowiem. Przez 50 lat używania benzyny ołowiowej, zawierającej 4-etylek ołowiu, który był dodawany do benzyny, żeby... Przeciwstukowy. No przeciwstukowy, żeby była lepszej jakości, no, żeby, dla tych silników. Ołów jest wykrywany już w tej chwili na Antarktydzie. Jak się robi badania śniegu, ostatnie 50 lat jest ołów. Wcześniej go nie było. I to mamy takie spojrzenie na historię. Ja już myślałem, że jestem w Czepku urodzony, że po drugiej stronie ulicy moich okien jest warzywniak, stoisko warzywne i tam z własnej działki niepryskane, myślałem, że pełna ekologia, ale mój sąsiad się zaprzyjaźnił z nimi i jemu zdradzili, że używali Roundupu. No, nie mówiąc o tym, że samochody jadą ulicą. No też. Niedawno w telewizji był taki program, że zbadać jabłka kupione u dużego, w dużej sieci supermarketów, u chłopa na targu i z małego sklepiku. Najgorsze, najwięcej zawierały glifosatu, kupione w małym sklepiku. U chłopa na targu średnia ilość, w dużym supermarkecie najmniejsza. Gdyż oni nie przyjmują byle jakich jabłek. I mają laboratoria do tego. Do tego mają laboratoria. Ten mały sklepik nie będzie badał to, co mu wystarczą, to on to sprzedaje. I teraz będą konkluzje. Ostatni konkluzje. Konkluzja.